Witam was serdecznie, kochani, na kanale STV Samochody TV. Jesteśmy na stacji benzynowej, bo wiadomo, połowę swoich pieniędzy przeznaczamy na samochody, a drugą na paliwo do tych samochodów. Na moim prawym fotelu moim dzisiaj szanownym gościem jest Szymon, którego niektórzy na moim kanale pewnie już znają. Otóż Szymon był właścicielem Mercedesa W140, który był wspaniałym samochodem, jak do tej pory najwspanialszym samochodem, jakim jeździłem. Szymona bardzo lubiłem, do czasu, kiedy tego Mercedesa nie sprzedał i nie kupił W220. Teraz troszkę nasze relacje się poczerniły. Także witamy serdecznie, Szymon. Witam wszystkich. Troszkę mnie tak w złym świetle przedstawiłeś tą W220, teraz pójdzie straszny hejt. 140 na W220 zamienię. I to jeszcze benzynę na diesla. Co za łeb. Okej, moi kochani, Szymon się trochę tutaj próbuje bronić, ale nic go nie obroni przed tym, że W140 zmienił na TIEK. Dzisiaj postanowiliśmy się spotkać, ponieważ ostatnio, jak rozmawialiśmy właśnie w tej jego W140 i ostatnio, jak przyjechał po mnie, żeby się pochwalić 220, to zaczęło nam się tak do głowy taka myśl wchodzić, że... Zaraz się do głowy nam przyszła taka myśl, że może warto by było spróbować coś nagrać razem, bo bardzo fajnie nam się rozmawia. Szymon jest człowiekiem, który jest encyklopedią wiedzy. Nie tylko przystojny, bogaty, dobrze urodzony, ale również jakąś tam wiedzę w kwestii samochodów posiada. Jest dobrym rozmówcą. Powiedział mi, że będzie mi płacił 500 zł miesięcznie za to, żeby tylko wystąpić. Że pokażę, że mnie pokaże po prostu. No to się zgodziłem, no co zrobić. A tak naprawdę to doszliśmy do wniosku, że fajnie by było coś nagrać. Aktualnie nie dysponujemy taką ilością czasu, żeby nagrywać jakieś serie tam bieda Top Gear, więc padło na podcast. To będzie pierwszy taki profesjonalny podcast. Ale wszystko przed nami. Jesteśmy młodzi, ambitni, ale na razie bez pieniędzy. Znaczy młodzi, już bym tak nie przesadzał, patrząc po zaroście, to jest wiele młodszych ludzi na tej ziemi. No, ty jesteś młodszy ode mnie, więc... Ale to tam, wiesz, kwestia miesięcy. Nie, naprawdę jestem od Szymona młodszy i do tego stopnia, że jak chodziliśmy razem do szkoły, to mówiłem to do niego mój, na pan. To mówi mi dzień dobry. Tak, bo Szymon, kurwa, był moim nauczycielem, byłem. Dlatego jestem taki gruby, nie, ej, chyba trzeba będzie przystopować z przeklinaniem, bo ja nie będę tak wypipkiwał tego. No nie, no. Tak mnie nie przeklinał. Tak, dobra. W dzisiejszym podcaście, jako że jest to pierwszy odcinek, porozmawiamy sobie o Szymonie i o jego pasji do samochodów, szczególnie niemieckich marek, takich jak Opel, bo był taki jeden chyba w twoim życiu, nie? Był jeden Opel, ale odbijając trochę piłeczkę, myślę, że najuczciwiej będzie, jeśli po prostu porozmawiamy o naszej pasji do motoryzacji, nie tylko o mojej pasji, więc cyklicznie gdzieś tam i będę odbijał tą piłeczkę cały czas do ciebie. O tym, jak to się tak naprawdę zaczęło, ta pasja i dlaczego akurat jeździsz BMW. Bo nie stać mnie na Mercedesa, jak sprzedawałeś 140, to nie miałem tyle siana. I właśnie dlatego jest, że E46. To było wszystko, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, za tydzień. W następnym odcinku. Prosimy o subskrypcję i łapki w górę. Wpłacajcie na Patronite. Nie, tak naprawdę to jeżeli już odbiłeś tą piłeczkę, jeżeli już mamy bawić się w ping-pongowe zawody, to tak naprawdę ja jeżdżę BMW, ponieważ BMW E46 to był mój pierwszy poważny samochód. I no co, zdałem prawko, dostałem E46 zieloną, 316 N43. Wielu ludzi mówi, że to jest słaby silnik, że to jest jeden z gorszych silników. Ja złego słowa nie powiem. Jest słaby pod względem mocowym, ale był niezniszczalny. No i co, jak to młody szczyl, po dwóch tygodniach od jeżdżenia tą E46 ją rozbiłem, bo podpuścili mnie koledzy, że nie wejdziesz tu bokiem. Ja nie wejdę bokiem, przecież grałem w Need for Speed'a, no to raczej. No i tam zamiast wyłączyć, to zdezaktywowałem kontrolę trakcji. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jak na suchym jedziesz autem z mocą 100 koni i masz 4 pasażerów, to raczej tego poślizgu nie dociągnie do końca. No i rozbiłem te 46, ale później je naprawiłem.
I w sumie BMW tak zawsze, zawsze w moim życiu miało miejsce. Znaczy miało miejsce. Miało miejsce... W twoim sercu. W moim sercu, dokładnie. BMW miało miejsce, ponieważ E46 w momencie, kiedy je dostałem, było tak zajebistym dla mnie samochodem. Było niesamowite. Wnętrze mi się podobało. Z zewnątrz mi się podobało. Miałem fajny kolor. Zielone wnętrze, zielony z zewnątrz. Miałem czujniki deszczu. Pierwsza zima z E46. Przepraszam, po remoncie to było coś niesamowitego dla mnie. Wtedy się zajarałem driftem. I to był moment w moim życiu, w którym podpisałem na siebie cyrograf. Ponieważ od tamtego momentu, kiedy zacząłem modzić to pierwsze 46, może gdzieś tutaj wstawię zdjęcie, jak wyglądało. To wtedy, od wtedy zacząłem mieć też kłopoty finansowe, bo kurde, jestem takim głodówcem, bo wszystko wypieprzam w auta. No i tak to się zaczęło, dlatego też jeżdżę BMW 46 i uważam, że to jest najlepszy samochód. Ty, Szymonie, teraz jeździsz Mercedesem W220, ale wiem, że tych furek miałeś, szczególnie z gwiazdą na masce, w swoim życiu kilka. Jakbyś mógł chronologicznie te najciekawsze przedstawić, byłbym zobowiązany. Ogólnie w moim życiu troszkę się tych samochodów przewinęło, bo w sumie, no, 20 sztuk. Nie przywiązuję się zbytnio do samochodów i lubię często zmieniać, bo uważam, że motoryzacja jest tak ciekawa, że szkoda jeździć jednym samochodem cały czas. Tak, Robert. No i co? Moim pierwszym samochodem było W124 Coupe. Trochę się uparłem na ten samochód, bo tata mi go mocno odradzał, żebym sobie kupił. Mówił, żebym sobie kupił Seicento, bo pierwszy samochód, a ja nie, chcę 124. Były te jeszcze czasy, że fajną kupę też kupić naprawdę za fajne pieniądze. No, patrząc teraz, to jest abstrakcja po prostu. Ile tak średnio kosztowały wtedy 124 w kupę, jak szukałeś swojej? Ładną 124 w kupę, no nie mówię tam o żadnym 3.2, bo ja miałem 2-litrówkę MC11, tam 136 koni na wtrysku elektronicznym. Mhm. Ja za to auto dałem 11 tysięcy. Była w gazie, ale była naprawdę w fajnym stanie. Masa faktur. Nie straciłem na tym samochodzie tak naprawdę po 2 latach, ale wiem, że już teraz w tej cenie nie kupiłbym takie auto. To znaczy, że one tak podrożały, tak? Tak, no jest to auto, które warto trzymać i powiem szczerze, że no żałuję do dziś, że go sprzedałem. I pewnie bym go kupił, jakby się pojawiło ponownie. Dokładnie ten egzemplarz? Tak, myślę, że tak. Choć... A on gdzieś jeździł w twoich okolicach, nie? Ty znałeś chyba kogoś, komu go sprzedałeś? Nie, ona pojechała do Krakowa, do centrum Krakowa i nie miałem kontaktu z tym chłopakiem do dziś. No. Znaczy do w ogóle nie miałem. Mhm. Brakowało mi w niej szyberdachu. Mam takie zboczenie w samochodach, że muszę mieć szyberdach. No, powiem ci. Tak, dlatego jadę to Mercedeską szóstką, bo ma szyberdach. Szymon w ogóle ma przerąbane, jak zamawia taksówkę, bo zawsze się pyta, czy jest szyberdachem, nie? Jak nie jest szyberdachem, to nigdzie nie jeździ. Ale ogólnie, no to jest naprawdę, myślę, że to kilka podcastów by trzeba było o tym zrobić, o tych wszystkich samochodach. A jeśli pytasz o najciekawsze, no to uważam, że każdy było ciekawe. Przewinęło się kilka maluchów, przewinął się duży Fiat, 2 Polonezy. No też miałem 2 Polonezy. Jakie miałeś Polonez? Miałeś Borewicza? Nie, miałem Karo. Też miałem Karo. Z 92 roku. A to też był wąski most, tak, nie? Tak, na wąskim moście, od pierwszego właściciela. Chcieliśmy nim z ekipą jechać na Złombol. Ale nie miał szyberdachu. Ale nie miał szyberdachu, więc go sprzedaliśmy. Ale co ciekawe, no, to jest śmieszna rzecz, ale sprzedałem go chłopakowi, który wyciął i zamontował nim Falda. O nie! Także też bym go chętnie odkupił. Falda z Seat? Nie, z China chyba tam wchodził, nie? Z Cinquecento. Albo z Twingo. Twingo miał chyba większy nawet ten Falda. Większy, no do maluchów też montowali z Twingo. I wiem, że pojechał nim do Paryża, więc naprawdę... Szacunek. Szyberdach wrócił w swoje rejony. Znaczy Faldach, sorry. Faldach. No było masa tych samochodów, ale tak jak mówisz, no w sumie najbardziej zawsze wracałem do tych Mercedesów, jakoś te, tak jak ciebie ciągnęło do tych BMW, tak mnie do tych Mercedesów. No wiesz, ja mam takie zdanie, że E46, jak naprawdę lubisz to auto, jest jak z chorobą weneryczną, jak z HIV-em. Jak raz je dostaniesz, to wiesz, możesz
się z niego tak jakby wyleczyć, ale one zawsze tam w twoim sercu będzie, bo ja pamiętam jak moje, no z wycieraczki, jeszcze nie zmieniłem. Ja pamiętam jak tą moją pierwszą zieloną miałem E46. Ja ją w pewnym momencie sprzedałem, bo chciałem kupić sobie Buicka Park Avenue. To jest taki wielki Amerykaniec, tak, chromowane tak, ja doły, wiem, tam drzwi, zderzaki. 3,8 litra, 120 koni, 6 metrów długości, biegi w kierownicy. I taki, kurde, nie masz foteli, tylko masz z przodu kanapę płaską z taką poduszką jeszcze dodatką. No normalnie się tam czułem jak w amerykańskim teatrze w XIX wieku w środku, we wnętrzu. Zajebiste auto. Żałuję, że go w sumie nie wziąłem, ale go nie wziąłem, ale żeby go wziąć i żeby mieć kasę na niego, to sprzedałem moje zielone 46 i sprzedałem je za taką cenę, no dosyć, wtedy 46, gdzie tam nie wiem, w tej mojej wersji już takiej zgruzowanej troszkę, to 5,5 koła za nią wziąłem, bo od znajomego, no ale nie kupiłem tego Buicka i byłem bez auta 3 dni. Mówię, kurde, co by tu zrobić? No i odkupiłem te 4-6. Tam chyba 2 dni pertraktowałem, żeby je odkupić. I w ogóle wróciłem do tego kolegę, do tego kolegi na jego podwórko, żeby te E46 wziąć. I udawałem, że nie chcę tego E46, tylko tak wiesz, kurde, dobra. Wsiadłem do tego E46 mojego zielonego, chwyciłem tą sportową kierownicę, zmieniłem sobie te biegi. I jak tylko wyjechałem zza bramy, to się prawie popłakałem i mówię, o, 4-6, nigdy cię nie sprzedam. 2 lata później ją sprzedałem i kolega ją wyzłomował, więc kurwa. Więc to jest taka tragiczna trochę, tragiczna historia, opowieści. Jest to tragiczna historia. Żałuję tego E46, bo to było moje pierwsze auto, ja tam robiłem wiele pierwszych razów. Pierwszy raz tam bokiem poleciałem, pierwszy tam różne inne rzeczy samochodowe robiłem oczywiście. Zajebiste auto, świetne wspomnienia. Kupiłem nawet do niego 2,5 litra, do teraz je sprzedaję na części. M50B25, tam był jakiś problem z elektryką, bo E46 ma wiązkę na kanie, chyba no, wiązkę cyfrą kan. W tym M50B25 nie było takich udogodnień, wtedy jeszcze w Polsce za dużo takich słapów B46 nie było. A ja chciałem M50B25, bo myślałem, żeby iść w turbo, ale później mi brakło siana, no i tak to wyszło, że E46 zostało wyzłomowane, a silnik został. Został rozkradziony, rozsprzedany. Właśnie dzisiaj myłem miskę olejową, bo tam była miska Z34. Kto wie, ten wie, że to jest rarytas. Sprzedałem ją i muszę ją zapakować. Dlatego też między innymi dlatego cię wziąłem, Szymon, bo masz zajebiście długie ręce i będzie ci się łatwo pakowało miskę olejową. Przerywnik mango teraz. Miska olejowa, możesz ją mieć już teraz, jeśli zadzwonisz teraz. Czy wkurza cię to, że twój olej wycieka? Z miską olejową Z34. Problem już cię nie dotyczy. Tu coś kopił. Co to jest? No właśnie, i tak jak powiedziałeś, jest coś w tym, że ja tak uważam, że wsiadając do jakiegoś samochodu musisz się w nim dobrze czuć i po prostu musisz czuć, że to jest samochód dla ciebie. Oczywiście, ludzie są różni, tak? Jeden człowiek powie, że dla niego samochód to jest narzędzie do pracy, po prostu coś, czym się przemieszcza z punktu A do punktu B, a dla nas, takich petrolheadów, jest to coś więcej, tak? No jest. Dlatego trzeba znaleźć tą swoją markę, choć ja przez swoje życie, mimo młodego wieku, próbowałem różnych marek i nieraz... Młodego wieku, chłopie, ty masz 42 lata, przyznaj się. I naprawdę można się miło zaskoczyć, czasami negatywnie, ale czasami też miło, samochodami, na które w życiu byśmy nie spojrzeli, tak? No to okej, okay, a propos zaskoczenia, co było takim twoim największym motoryzacyjnym zaskoczeniem? Coś, co kupiłeś, albo czym jeździłeś i zdziwiłeś się, że to jest albo takie A dobre, albo takie B niedobre. Co w ogóle było naprzeciw twoim oczekiwaniom, przeciwne do tego, co myślałeś o tym aucie. Takim samochodem był Opel Omega B. Mhm. To było auto, ta które... Ta okrągława to już jest taka, nie? Ta dwójka, ale no przed liftem... Tablica w zderzaku. Tak, nie taka jaką ma Kickster, tylko właśnie przed liftem. Przed liftem. Mi się bardziej podoba przed lift. Mi się też bardziej grill podoba. No i podobno mniej rdzewieją, o dziwo. To jak we 34 też przed liftem mniej rdzewieją. I to było auto, które wiedziałem, że... No, wiedziałem, że jest, tak? Ale jakoś nigdy mnie nie interesowało. Uważałem, że te Ople to takie, no, że to będzie taka Astra F, cała czarna w środku i ogólnie, no, bieda. No i pewnego niedzielnego wieczoru trafił się taki samochód. Po prostu z bardzo małym przebiegiem, w idealnym stanie. I po prostu stwierdziłem, że go pojadę zobaczyć z tego względu, że było jedno zdjęcie tylko. I mówię, chodź, jedziemy zobaczyć w ogóle, co to za auto.
No i jak pojechałem, tak go kupiłem, nawet się nie przejechałem. Ile dałeś kasy za auto, którym się nie przejechałeś i które w ogłoszeniu miało jedno zdjęcie? Chyba około 7000, 6,5, coś takiego. To była dwulitrówka, 16-zaworowa, 136 koni. W automacie czterobiegowym. Już twoje drugie auto, które dzisiaj wymieniłeś, które miało 2 litry i 136 koni. A zupełnie inne silniki, ale... Nie tak, przyznaj się, że kupujesz tylko budy i te 2 litry słapujesz do tych różnych aut. Jestem panem tego silnika. Nie, ale naprawdę, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję choćby pojeździć takim autem, a myślę, że możecie nie mieć, bo te auta po prostu giną z dróg, to naprawdę jest to fajne auto. To uważam, jest taka kanapa, nie? Tak, auto niedocenione, bo naprawdę potrafi zaskoczyć tą wygodą, tym wyposażeniem. Tam było i sterowanie fotele elektryczne, pomimo tam 94 roku. Ten automat w ogóle też mnie zaskoczył. Też mieć w automacie. Tak, czterobiegowy automat. Biegi, no. I on potrafił zapiąć ten czwarty bieg przy 170-160, przy jakichś takich kosmicznych prędkościach. Wysoko. A na przykład w mojej 140, no, czwórka już przy 140 i mamy 4000 obrotów. I to już jest czwarty bieg. No. I pod tym względem na przykład ta dwulitrówka wychodziła lepiej. Tak. Było ciszej w tym samochodzie. No, może nie było ciszej, ale nie było tak sobie tego silnika. Ale powiem ci, abstrahując już troszkę od tej Omegi, ale wracając w rejony Mercedesa, nie jesteś jedyną osobą, która narzeka na czterobiegowe skrzynie w Mercedesie. Ostatnio poznałem takiego gościa w pracy mojej zarobkowej. Pojechałem na serwis i spotkałem takiego ziomeczka, który, jak się okazało, wiesz, petrolhead, z petrolheadem zawsze się pozna i dogada, miał Mercedesa 420 E-klasę. V8, mhm. 4,2 litra, 124. No. Zajebiste auto, pokazywał mi, fajny kolor, świetnie wygląda, fałeczka pod maską i też tam ma właśnie te cztery biegi i też mówi, że kurde, jednak piąty by się tam przydał, że to nie jest to. Te czwórki są pancerne, na pewno są pancerne, mają trochę taką bardziej mechaniczną pracę, bo to jest w pełni hydrauliczna skrzynia, ale brakuje, jakoś tak zestopniowana jest ta skrzynia, że po prostu no, brakuje tego kolejnego biegu i no i niestety, trochę to psuje tą frajdę z jazdy. Ja tak mam we 4.6. Nie wiem, czy mi się zmieniło coś, że zacząłem po prostu z wiekiem jeździć szybciej, czy coś. Ale pamiętam, jak miałem tą pierwszą zieloną, ona tam miała 105 koni, 5-biegowy manual. To jakoś tam inaczej tą prędkość odczuwałem, bo teraz mam też 5-biegowy manual, 150 koni dwulitrowe. I tutaj jakoś się tak dziwnie czuję. Jadę 140, mam 4300 obrotów na minutę i to jest już mega dużo i tu chyba przez to, że dyfer jest taki mega krótki. Jakby to był szósty bieg, to nie chciałbym tego auta zmieniać, ale niestety z racji tego, że jest tu piątka i nie da się w sumie za bardzo tym autem w trasę jechać, bo 140 jedziesz, masz 4300 obrotów, gdzie odcina jest tam przy 6,5, no to już jest trochę za dużo tych obrotów i ja nie lubię tak męczyć swoich prywatnych wozów, więc myślę, żeby ją sprzedać. A więc kolejne ogłoszenie. Więc zapraszam serdecznie do kupna E46. Gwiazda filmowa. A tak wracając do tematu samochodów, które mnie najbardziej zaskoczyły w życiu, to ja w swoim życiu miałem takie kilka samochodów, które mnie świetnie zaskoczyły, ale powiem ci, najbardziej chyba mnie zaskoczył Passat 1.9 TDI, czy tam TD, ale nie B5, tylko B4. To był ten taki B3, tylko już z innymi lampami i z grillem. Tak, tak. Moja żona miała B3 właśnie. B3, a ja właśnie miałem B4, którą kupiłem za śmieszny hajs. 1.9 na chipie podobno. I no, chyba tam ten chip był, bo to był taki dzik szatan od jedynki, dwójki, trójki, co tam wszystko łykałem na światłach, pomimo tego, że no, tam miało... seryjnie miało 75 czy 90? 90. Aha. Pomimo, że to tam miało ze stówkę 110 koni. Ale tak, po pierwsze podobał mi się, bo miał zielone zegary, ja kocham zielone zegary. Po drugie, podobał mi się, bo tam był cholernie duży bak, nie wiem czy 90 czy 100 litrów, ale bak był tak ogromny, a Passata ja wtedy... tak była, bo były 100 litrówki, przez to mówią, że jeździło się na Ukrainę po paliwo, bo tak, były duże baki. I jak byłem na Ukrainie, to widziałem, że na granicy dużo takich Passatów stało, także może to być prawda. Natomiast właśnie on miał chyba tamte 100 litrów, nie pamiętam, dawno go nie tankowałem, bo już go nie mam chyba ze 3 lata, ale
Ja go tankowałem w sumie raz w miesiącu, tylko dolewałem tą różnicę, bo on tak mało spalał. On tam miał jakieś abstrakcyjnie niskie spalanie. Ja tym autem tłukłem kilometry, cały miesiąc nim jeździłem, a wskazówka się tylko tak leciutko ruszała, bo miał taki strasznie duży wajzer od tego poziomu paliwa, nie? Nie wiem, czy ta wskazówka była taka ciężka, czy co, ale bardzo fajnie mi się nim jeździło, bo po pierwsze był żwawy, po drugie cholernie dużo miejsca na nogi z tyłu miał. Kurde, jak tam jest dużo miejsca na nogi z tyłu, to jest niemożliwe. Fotel wygodny, tak fajnie, bo charakterystycznie dla Volkswagena z tamtych lat było to, że to oparcie było takie w łuk taki, że tak siedziałeś fajnie, wygodnie. No zajebista fura, tylko jednym minusem było to, że nie miał klimatyzacji. I w sumie wiecie, no jednak w dzisiejszych czasach auto z klimą to jest ważna sprawa. A drugim minusem było to, że strasznie zaczął gnić. On był zgnity z zewnątrz, może nie tak bardzo, ale jak pojechałem na przegląd, to mi diagnosta zwraca uwagę, że w miejscach konstrukcyjnych już powoli się tam coś zaczyna. Ja mówię, dobra, spoko. Najgorzej, nie? W ogóle pierwszy raz w życiu pojechałem na przegląd. Pojechałem driftowoza, zielonego gruza, to nim w ogóle nie jeździłem na przegląd. Miałem to w dupie. Teraz patrząc przez pryzmat czasu, przez te kilka lat, tam 8 czy 7, to jest dla mnie strasznie debilne, żeby jeździć autem bez przeglądu. Ale wtedy na daily normalnie robiłem kilometry samochodem bez przeglądu i to nie było tak, że przeglądu nie miałem tydzień czy dwa, tylko było tak, że nie miałem przeglądu dwa lata na przykład. Więc to jest dla mnie teraz abstrakcja, a wcześniej to była dla mnie norma, że oho, to pieczątka, wow, bierę ziemniaka, podbijam, przegląd, no tak to było, ale Passacik B4 zawsze będzie w moim serduszku, nie może tak, żebym go chciał znowu kupić, ale po prostu bardzo fajnym samochodem był. A takim autem, które bym znowu chciał kupić, w sumie są dwa takie auta, które miałem i tu wszystkich pewnie zaskoczę, bo jest to A, Polonez, których miałem dwie sztuki. Pierwszy Polonez był taki zgnity, brzydki, obrzydliwy, drugi był taki zajebisty, morski. Kupiłem go za 700, sprzedałem go za 700, kupiłem Poloneza, za 700 sprzedałem z niego OZ-y, bo on miał te felgi 13 OZ-y FS-owskie. Teraz bym więcej za nie dostał, ale samego Poloneza jeszcze miałem. Później go sprzedałem, tego Poloneza, za 1000 zł. Jeszcze dostałem zwrot z OC i to była moja najlepsza inwestycja. Po prostu mega. Byłem wtedy handlarzyną samochodów na ten jeden raz. Fajny był. Mam fajne zdjęcie, chyba wam tu wrzucę, jak znajdę. Polonez. Duży, bezpieczny samochód. Masz go wtedy, kiedy chcesz. 1 400 000 miesięcznie. Bardzo ładnie wyglądał i to było to auto. A drugim autem, który bym chciał mieć znowu, jest maluch. Miałem jednego malucha, którego kupiłem, jak byłem strasznym szczylem. Mama mi dała 300 na buty i ja pojechałem z tymi 300 i znalazłem na internecie, że jest maluch do sprzedania za 600. To dołożyłem swoje 300, miałem 600 i przyjechałem maluchem bez prawka. A mama zamiast mnie opieprzyć, że ja przyjechałem autem bez prawka, to mi powiedziała: Robert, ty będziesz w jednych butach chodził ten rok. Biały, nie? No, biały, Benito Malanowski. Powiem szczerze, że też mam coś takiego, że stwierdziłem, że chcę mieć... Na pewno całe życie chciałbym mieć malucha. I teraz już mam tego mojego docelowego i go będę na pewno trzymał. Bo jest to auto, które fajnie mieć po prostu. No, fajnie. Zajmuje mało miejsca, jest tanie, a daje masę frajdy jazdy. Ale to dziwnie brzmi. Ludzie, którzy... O, jedzie B4. Ludzie, którzy nie są zainteresowani motoryzacją i może się jakoś tam dziwnym trafem natkną na to, co teraz powiedzieliśmy, to dla nich to jest straszny abstrakt, że fajnie mieć taki samochód, bo jest mały, zajmuje mało miejsca. Co jest? Ludzie są chorzy, nie? Nie, bo jest kontrola trakcji załączona. Robert, nie wyłączaj jej. No. Ale jako ciekawostkę powiem ci, że w bezpośrednim porównaniu, wracając, to co powiedziałeś, że B4 i tak samo w B3, tak jak mówiliśmy, bo to są praktycznie te same auto, tylko no, mają dokładnie troszkę inne. Tak jakby lampy, to był lifting, tak? Tak. Jest ogrom miejsca z tyłu i jest dużo, dużo więcej miejsca z tyłu niż w 124 w sedanie, bo też takie miałem. I trochę mnie to zszokowało, że czemu te Passaty nie jeździły na tych taksówkach, tylko, no, tylko te 124. Taki Passat B4 1.9 to jest idealna taksa, bo kurde, miejsca tam jest od cholery, rzadko musisz tankować, możesz tylko siedzieć i robić kilometry. No. Koraliki tylko na fotel i jedziemy. To jest taki też fajny young timer powoli, no choć... Znaczy, wiesz co, nie wiem, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia, że B4. B3 może B3, no, ja myślę o B3, bo mieliśmy B3, ale... B3 jest fajna, bo jest taka
kurczę, oldschoolowo Volkswagenowa. Tak, jest ten taka... przód jest taki, że... No, no już... żadne inne auto nie miało już takiego przodu jak Betruja. Szybko się to zestarzało, tak? A ta B4 jest bardziej współczesna. Ale właśnie przez to, że B4 jest bardziej współczesna, to bardziej mi się podoba B3, bo ona jest taka już mega, mega wygląda na taką archaiczną, wiesz, taki kloc po prostu. I to jest urok według mnie tego samochodu. Natomiast B4... Według mnie, może się mylę, ale w mojej opinii B4 to jest taka B3 z doklejonym przodem na siłę. Troszkę jak, nie wiem, też kontrowersyjna teza, tak jak lifting w E46. Też mi się wydaje, że lift nie pasuje do E46. Że E46 w przedlifcie było bardzo ładnym autem, a polift, sam polift, ten pakiet, że te przednie lampy są fajne, ale jak popatrzysz na to auto od takiej lekko profilowo-bocznej perspektywy, to widzisz, że nie do końca coś gra i tak samo mam z Passatem B4. Powiem ci, że masz rację. Teraz jak o tym myślę, jak sobie tak przypomnę, to faktycznie ten przód jakby nie pasował. W tej B3 on był taki spójny bardziej. A, no tak. A i to w sumie masz rację z tą E46. No ja zawsze mam rację. No. Witam serdecznie w podcaście. Jeden ma rację, drugi przytakuje. No, a nie, no tak jest. Ja wiesz, często teraz sobie myślę o E46 po lifcie. Ponieważ jak sprzedam za rok, 2, 3, 10 czarną, najczarniejszą E4 Nieszunię, to będę szukał jakiegoś samochodu i wiesz, serce mi podpowiada, żeby sobie kupić, wiesz, głupie to jest, bo wszystkim ludziom serce podpowiada, żeby kupić jak najdroższe auto i jakiś tam, wiesz, w kredyt wziąć 5 litrów i siemano. Ale mi serce podpowiada, żeby sobie kupić właśnie E46, ale w 3 litrach dieslu, chociaż ja nienawidzę diesli, bo ja potrzebuję, mam teraz taką potrzebę mieć mocny samochód i takie 3 litry w dieslu jest fajnie dłubnąć, a polift dlatego, że tam były te silniki 204, bodajże 218 koni i je się łatwiej dłubie niż te 184 3 litrowe diesle, ale jakbym brał takiego polifta, to tylko w kombi, bo według mnie w kombi ten polift W46 pasuje. Pasuje, no? Pasuje, w kombi tak, ale w sedanie te tylne lampy jakoś mi nie do końca leżą, to jest moje zdanie. No i właśnie takie auto bym szukał, ale z drugiej strony też bym chciał na przykład E61 sobie kupić, 535D, bo tam już są chore moce, nie? Ten silnik tam robisz chipa na 300 coś koni bez żadnego tego, bo to ma w serii 270 coś. Powiem ci, że mam kilku znajomych, którzy mają ten samochód, ale no nie w tej konfiguracji silnikowej, tylko gdzieś tam jeden ma 530 w benzynie, tam... Nie wiem, pod 300 koni tam jest, bo 270, coś takiego. No możliwe, nie wiem, na tych benzynach. Drugi chyba też ma ten sam silnik, tylko właśnie ma 61, czyli kombika, a ten ma sedana. No. I kombi mi się bardziej podoba. Po prostu nie tak narzekałem na te auta. Co? Czemu? Ten jeden już w tym roku włożył w to auto 10 koła, mówi, że non stop się coś psuje. Ale co to znaczy, że coś się psuje? Bo wiesz, ja jestem taką osobą, że jak mi coś odpada, w aucie te, no mam w dupie. Wiesz, ogólnie 60 chyba nie słynęła z tej niezawodności. No bo ona była bardzo pokrewna do E65, tak jak kiedyś E38 i E39 miały bardzo dużo pokrewnych wspólnych części. Nie będę mu wymuszał, to jest szkoła jazdy. Niech jedzie, niech się uczy, niech widzi, że kierowcy z BMW są też czasem dobrzy. To był taka dygresja. Natomiast tak samo chyba było z E60 i E65, że one tam miały dużo części wspólnych. Dobra, idziemy. Że one tam miały dużo części wspólnych i wiem, że E65, bo też się nią interesowałem, ale jednak zwątpiłem, że ona tam chyba dużo rzeczy miała jakoś tak niepotrzebnie skomplikowanych. Jakieś światłowody, silniczków tam było moduły, jakieś w ogóle pierduki. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o tą skomplikowanie samochodu i o to, jak ja na to patrzę, no to łatwiej mi się pogodzić z tym, że właśnie taka siódemka jest taka super skomplikowana i mega droga w naprawach, bo to już w głowie masz, że o, siódemka to limuzyna klasy F, to ona pewnie będzie cholernie droga, ale tu już na taką piątkę, takie 61, to już patrzysz takim bardziej przychylnym okiem, mówisz, a to jest tylko piątka, co to jest utrzymać bramkę, piątkę średnie, średniej klasy auto, więc to by mnie mogło zwieść, nie wiem, nie zgłębiałem tego tematu. To auto mi się nawet za bardzo nie podoba, ale jest takim najtańszym. No nie podoba mi się 61, aż tak mocno, żeby żebym mógł je mieć. Ej, w ogóle szpak nam teraz wleciał przed maskę, no. Prawie go przyjechałem. Nie podoba mi się aż tak mocno, żebym chciał je mieć, natomiast podoba mi się to, że jest bardzo łatwo dostępny pod kwestią cenową
właśnie te 3,5, no 3 litry diesel na biturbie i to mnie mocno kusi, żeby tam robić jakąś chorą moc, wgrać sobie procedurę popcorn i być najlepszym na każdym zlocie, nocna jazda w pizdowo. No Krystian miał świetny ten. Ja ci powiem, że uważam, że E60 czy tam E61 fantastycznie się zestarzało i po prostu wygląda zestarzało świetnie. Zestarzało się dobrze, ale one... One tak dalej wygląda świeżo, to patrząc no właśnie na Mercedesa W211, czyli świeżo. Można powiedzieć, no ta podobna liga, tak? No to zestarzał się strasznie. Jest zestarzany. Ociężały. Ale powiem ci szczerze, pod względem środka mi się bardziej środek podoba właśnie w Mercu niż w BMC, bo w tej BMC ten środek był taki za bardzo nowoczesność wannabe, ale jeszcze na taki oldschoolowy styl, wiesz. Tam z nowoczesności był tylko ten monitor. W przedlifcie te szyby jakoś tak w dziwnym miejscu były ustawione, te przyciski do otwierania szyb. On był nowoczesny ogóle, ale w szczególe był mocno według mnie archaiczny, natomiast w Mercedesie, tej 211, to tam nie próbowali robić na siłę jakiegoś najnowocześniejszego auta na świecie i tamten środek jest taki klasycznie ładny. No tak, tak. On jest podobny chyba do środka z W220, troszkę. Nie, koniecznie. No dobra. Nie jest. No jak nie jest? Przynajmniej jedną rzecz ma podobną, znaczek na kierownicy. Podobny. Prawdziwy znawca motoryzacji. Siemanko, oglądajcie moje filmy, dowiecie się wielu rzeczy. Nie, jest wszystko. Jest wszystko inne. Nawet mam wrażenie, że bardziej nowoczesny jest środek W211 niż W220. Naprawdę. Ale one wychodziły chyba 211 z nowszym autem, nie? Niż 220. Nie wiem, nie znam się w ogóle. Tak. Czekaj, bo jakoś czterynia szunia się pojawiła. Ej, to jest ta! Ona ma moje felgi z zielonej! Takie chromowane osiemnachy, no name'y jakieś. A fajnie leży. Fajnie, no moja też fajnie leży. Ale dobra, wracając do Mercedesa, to wytniemy. No, ale fajna, E4-nia szunia. To są moje felgi. A ja jej sprzedałem właśnie do jeszcze. Takie monobloki chromowane z... Pamiętam. ...odpadającym chromem. Gonimy ją. O, nie wiem, bo on tam chyba... No i ja mam stary 2 litry, ale szybkie rączki. Jak podskakuje. Pewnie z tyłu ma sprężyny z bizona zamiast. No. Możemy wrócić do twojego wywodu o Mercedesach. Nie, no w takim... Patrz, puścimy panią. O, super. Proszę. Nie, W200, no bo wiadomo, W211 wyszło tam w 2002 czy 2003 roku, a SK W220 od 98 była do 2005. No więc no ciężko, oni nie, wiadomo, nie wypuszczali w jednym roku każdego modelu nowej generacji, tylko po prostu jakoś się to tam zazębiało. No ale nie, W211 jest fajna w środku, bardzo fajna, ma fajny licznik. Właśnie Klimatronik ma u góry taki fajnie rozbudowany, a W220 ma taki mały wyświetlacz na dole, nie? To akurat uważam, że jest słabe. No tak, znaczy nie, że jest słabe, bo ja nie mam na ten temat zdania, natomiast przyznaję ci rację, że tak jest, że pamiętam, E-klasa ma na górze klimę z takimi pokrętełkami z diodami czerwonymi. Tak. I nie wiedziałem nigdy, jak się to ustawia, bo jak... Ja pamiętam, jak ta E-klasa wychodziła, bo mój tata kiedyś pracował w Niemczech, uwaga, Stuttgarcie, czyli w kolebce Mercedesa, i tam często chodziłem sobie do salonów samochodowych i pamiętam, jak ta E-klasa wychodziła, i oglądałem ją na żywo w tym salonie, mówię, o kurde, i ten środek, pamiętam właśnie te pokrętła i, o, 220, agresywna, o, mój tranzyt jedzie, tak moja służbowa, tylko srebrny, nie lubię srebrnego tranzyta, bo Szymon ma srebrną S-klasę, więc nie chciałem tutaj być za bardzo, dzięki, jestem w zasięgu jego ręki, więc wolałem mu, nie podskakuję, nie, ja też nie lubię srebrnego, ale taki się trafił. No życie, no co zrobić. No, ale pamiętam, że ta 211 zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. 220 też na mnie robiła niesamowite wrażenie, bo miałem kiedyś taki samochodzik mała, skala 1:64 czy 8:7. Niebieskie właśnie 220 i wtedy się zakochałem w sedanach. I od tamtej pory sedan to jest dla mnie jedna z ładniejszych karoserii, chociaż w tym momencie już bardziej idę w stronę kombi. Więc widzisz,
Więc pomimo tej twojej miłości do marki BMW, to marka, no śmieję się, znienawidzona Mercedes, również miała wpływ na na ten wkład do twojej pasji do motoryzacji. Miała, no Mercedes zawsze gdzieś tam był w moim sercu. To nie jest tak, że ja nienawidzę tej marki, ja ją bardzo lubię, natomiast no nie czuję się, żeby to było auto dla mnie, nie? Wiesz, o co chodzi. Właśnie, i tu znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że ja jeździłem kilkoma BMW-kami, jeździłem E39, E46 i chyba w sumie tyle. Pomów dalej o swoim... dwiema. Ale nie, no nie odpowiadają mi te samochody. Choć sam chciałem kupić E39 kiedyś bardzo, ale pojeździłem i no nie czuję się dobrze w tych autach. A wsiadając do Mercedesa czuję się jak w domu po prostu, więc nie wiem, ale... Witam serdecznie w podcaście 50-latek opowiadający o swoim samochodzie. Chciałem powiedzieć, Robert sobie kupi, jak już pójdzie na emeryturę, sobie kupi Mercedesa. Czyli nigdy w życiu, bo jak ja będę szedł na emeryturę, to wiek emerytalny to będzie 500 lat chyba, patrząc na to, co będzie się działo w przyszłości. Natomiast... natomiast będzie jeździł 50 z kolei F46. Wiesz, ja będę ostatnim spalinowym samochodem na świecie i będę jeździł E46, czyli Citroen Diesel. Wracając do Mercedesa, powiem ci tak, ja zawsze go lubiłem i bardzo go lubię do tego stopnia, że ostatnio zacząłem się mocno obwąchiwać z CLS-em pierwszą budą. O, fajne. Kurde, jakie to jest ładne auto. Pierwsza buda CLS-a mi się bardziej podoba niż druga i nawet bardziej niż trzecia, stary. Jest mega piękny gangus, jak cholera, czarny bym brał, z czarnymi dekorami, z czarnym środkiem, czy z czerwonym jakby się trafił. Wielkie, kurde, felgi 20 obniżyć to i jeździć tym. To jest tak naprawdę W211, taka no w innej, troszkę inaczej zrobiona, ale wnętrze, ta linia tego drewna jest fantastyczna, naprawdę. To jest auto tak przystępne cenowo, robi się powoli. Ale powiem ci, niby jest przystępne cenowo, bo tam 30, 40, 50 za jakieś tam lepsze wersje. Natomiast jak popatrzysz na rocznik, to kurde, jednak jest stary wóz. To nie jest jakiś, wiesz, nie kupujesz tego samochodu jak Passata, że kupisz sobie Passata, strzelam, z 2010 czy 11 za 40 koła, albo Peugeota 508 z 2011 za 40 koła, tylko za 40 koła kupujesz jakiegoś wywłoka 2.5. Wywłok oczywiście jest w cudzysłowie, bo ja kocham stare auta i dla mnie rok nie ma znaczenia, wiek nie ma znaczenia. Właśnie sobie zaprzeczyłeś. No. Wysadź mnie, Robert, myślałem, że jesteśmy po tej samej stronie. A ty... Nie ma dla mnie... Ja mogę mieć za 50 tysięcy 2017 rok Kia Ceed. No możesz mieć. No. Właśnie. Robert, co ty mi tu mówisz o jakimś E46? Ja trochę dojrzewam też pod względem motoryzacyjnym. Mam w sobie takiego doktora Jekylla i Mistera Hyde'a, bo z jednej strony Mister Hyde stare auta za 1500 zł, ważne, żeby stan był dobry, a z drugiej strony jednak już, kurde, czasem tego prestiżu poszukuję i chciałoby się mieć tam młode auto w dowodzie rejestracyjnym. Więc ale nie. Możesz mieć prestiż, mając samochód starszy. Ja wolę, na przykład wolałbym za 50 tysięcy kupić stare auto klasy premium, starą limuzynę, niż właśnie, nie wiem, Kia Ceed 4-letry. Ale wiesz, gdzie będziesz też miał większy prestiż? No ale inaczej się też patrzy na to, jak masz wydać na, tam dajmy na to 20-letnie auto 5 albo 7 tysięcy złotych, a inaczej, przynajmniej ja tak mam, patrzysz na to, jak masz wydać na 20-letnie auto 50 tysięcy złotych. 50 koła to jest dla mnie w cholerę dużo kasy. I wiesz, no... Ale jeśli kupisz odpowiednie auto, to po roku, dwóch czy pięciu nie stracisz. Nie stracisz, no. Może nawet zarobisz. Tak. A kupując nowe auto, stracisz na pewno. Tak. Tu jest racja, ja zawsze kiedyś mówiłem właśnie w taki sposób. Natomiast, no kurde, czasem bym chciał mieć jakąś nóweczkę, salonóweczkę. A ja nie. Po prostu tylko dlatego, żeby mieć. To nie jest jakiś tam 100% konstans w moim samopoczuciu, bo jednak wolę starsze fury. Ale, kurde, powiem ci, czasem fajnie by było mieć takie 2.17 rok na placu. A ci powiem, ja jestem właśnie gdzieś tam kojarzony jako osoba znająca się na motoryzacji, na samochodach. I dużo ludzi się mnie pyta właśnie o takie świeże auta, nie? A co byś kupił tam, nie wiem, Passat B8 czy tam Mondeo 5, tak? MK5. No. A ja mówię, stary, nie wiem, nie mam pojęcia, jakie tam są silniki, nie mam pojęcia, bo szczerze, kiedyś kupowałem Autoświat i Motor, tak teraz kupię, nie, Classic Auto, Automobilistę
ja ci mogę rozmawiać godzinami o starych wozach, ale zupełnie nie mam pociągu, żeby sobie, nie wiem, wynająć testówkę Skodę Octavię i zrobić na przykład do niej test na YouTubie. czekaj, skoro już się tak... To powiedz mi, czym ty dzisiaj przyjechałeś na nagranie? Czym ty? To nie jest mój sam. Czym przyjechałeś? Co to za auto? To jest 12-letni wóz. Jaki tam rocznik masz? Co to? 29. No właśnie. To jest samochód dla mojej żony. Ona nim jeździ, ja nie jeżdżę tym samochodem. Ja jeżdżę na co nie maluchem, ewentualnie po 220. Nie, no mam Mondeo MK4. Ale... 2.2, też diesla. No właśnie, i z czym do ludzi. Ale wiesz, teraz moglibyśmy zrobić taki koncept, jak kiedyś, nie wiem, czy oglądałeś kiedyś interwencję, taki program na Polsce. Tak. Wiesz, tam jak ktoś był jakimś gangusem czy coś, to siedział tak, światło padało od przodu, kamera nagrywała od tyłu i tam mówił. Tak, pamiętam, pierwszy raz na bank napadłem w 2004 roku. I tak samo Szymon teraz. Mam Mondeo MK4. Za wszystko serdecznie. Gdybyśmy mieli większy budżet i warunki, to pewnie można by było coś takiego zrobić, ale na razie musicie sobie to wyobrazić. W ogóle, kurde, trzeba będzie kupić tą straż pożarną i... Tak, czarna akcja, stary. Straż pożarna stała, obok niej Alfa Romeo Stelvio srebrna. Czyżby... Przypadek? No, lawety już dla Stelvio są za małe, więc musi być holowana wozem. Nie, Alfa Romeo, właśnie patrz, teraz mam znowu coś takiego, bo ja ogólnie jestem uzależniony od kupowania samochodów. Kocham auta i kocham sam moment kupienia samochodu. Tak, to jest fajne. Nie szukania auta, chociaż to też jest, ja tego nawet nie traktuję jako pasję, ja to traktuję jako rzecz, którą robię, jak mój nawyk. Po prostu cały czas szukam auta. To samo. Kurde, to jest straszne, ludzie normalni tacy poza branżą mi to cały czas wypominają, że o, ty kurde, siedzisz ty głową, ty moja Lipsia, ona automoto. I słuchaj tego, wpadłem na piękny pomysł, żeby sprzedać E4 nie szunie na szybko, bo znalazłem Alfa Romeo 166 2,5 litra V6 bez gazu. No, busa, ale te 2,5 litrowe to tam miał, nie wiem, 200 koni nieca, nie wiem ile dokładnie, ale łączy wszystko to, co najlepsze w Alfie Romeo. Busso, duże spalanie i wysoka awaryjność. Kurde, chciałbym to auto. Było wystawione za 4,5 klocka. Może nie jest szybkie, ale za to dużo pali. No, dokładnie. Wystawione było za 4,5 klocka w automacie, więc kurde, chciałbym mocno zaspokoić ten swój głód. Patrzcie, to jest ta, co jeździli w chłopaki, nie patrzą chłopaki. Dokładnie, i ten sam kolor był. Ajajaj, i w automaciku, i wiesz, zielone zegary, i wszystko to, co lubię, jasny środek. Fajne, ale z drugiej strony jednak chyba muszę zostać przy tym takim zdroworozsądkowym wyborze, jakim jest E46 w gazie i 2 litrach, bo mało pali pieniędzy, bo paliwa to tam dużo spala, ale dla mnie, wiesz, ja tu tankuję za 100 i robię 400 km i jestem tym w cholerę zadowolony i jest to dla mnie wynik mega dobre spalanie, to jest dla mnie i jestem zadowolony. To jest mój pierwszy samochód na daily w gazie, bo wcześniej miałem jakieś tam polonezy, tam inne pierdoły w gazie, ale to nie było takie stricte daily, natomiast to jest moje pierwsze daily w gazie. Po drugie, one się, no nie psuje się tu, bo się tu nie ma za bardzo co psuć, te 2 litry jest spoko, tylko wymieniasz olej co 10 tysięcy i pomimo tego, że to auto ma 20 lat, to ono jest pewnym samochodem. Natomiast taką Alfę, znając moje szczęście, jakbym kupił, to wysypałaby mi się od razu, nie? Wysypałaby mi się od razu i w ogóle bym kupił auto i znowu bym musiał chodzić z buta. Więc nie, to nie jest tak. A ty co ostatnio ciekawego sobie znalazłeś? Furkę. Co ostatnio ciekawego? No choruję cały czas na Lexusa. Choruję na Lexusa i szukam powoli. Ale wiesz co chcę sobie kupić za samochód? No. Chcę się poczuć prestiżowo i w końcu poczuć się prestiżowo i jak większość Polaków. I szukam Passata B5. Wow! Damn boy! Ale tak. To nie wiem, czy ci będzie stać na taki samochód. Też nie wiem, dlatego tylko szukam. Ale nie, chcę sobie kupić Passata jako samochód budowlany z hakiem. To 1.9. Tutaj się budowa rozpoczyna, to ładnie wam ten przemyt fajek z Ukrainy chodzi. Widzę, że działa. Kolejne ogłoszenie. Jeszcze palisz papierosy, nie masz pieniędzy. Pozdrawiamy, Szymon pozdrawia serdecznie. Demonetyzują mi teraz, bo zareklamowałem fajki. Mniejsza z tym. No, B5 w sumie Passat jest taki mocno wyśmiewany i memiczny, ale to jest kawał dobrego wozu. To jest zajebiste auto. Nigdy nie jeździłem. Ale po prostu uważam, że jest to taki... Dla mnie... O, jedzie ta BMW.
byłby to fajny wózek, o taki właśnie trochę budowlany, ale żeby też w razie czego potrafił zrobić tam, nie wiem, wrażenie pod kościołem. Wrażenie pod kościołem. Ale nie, no 600 km na przykład nad morze, tak? W miarę komfortowych warunkach. Tylko uparłem się, że chcę... Czyli liczysz się z tym, że ci W220 R-Matic padnie i będziesz potrzebował samochód, który jeździ, no tak? Właśnie chcę sprzedać W220 i kupić Passata. Oj, ciekawe czemu sprzedać 220? Nie, z R-Maticem jest wszystko okej. Ale uparłem się, że chcę napędu 4 koła. W tym Passacie? Tak. Ja sobie kiedyś tak w marzeniach konfigurowałem idealnego Passata, to to było właśnie te... To musiałeś mieć bardzo dużo czasu, żeby wpadłeś na taki pomysł. Co byś tutaj dzisiaj robić? Pomyślę sobie, skonfiguruję sobie Passata w piątek, jak ja bym chciał. No i skonfigurowałem tego Passata. No i taki, wiesz, top of the top to by było W8, ale to jest, wiesz, no nie mam takiego siana i w ogóle, ale fajny dźwięk ma. Ale taki middle top to by było VR6, 2,8 litra, właśnie 4 łapa i bym w***ał przednie półosie. Zaspawyłbym ten środkowy mechanizm różnicowy i bym tym latał, stary, bokiem. Normalnie street to bym tym robił codziennie i policja by mnie nie łapała, bo o panie, to przecież zwykły Passat jest, ja tu po dzieci jadę do przedszkola. Bo jak jedziesz ze 46 na street, to lekko wpadniesz pocisk na śniegu, już 4 patrole są obok ciebie, już jesteś na ziemi z ryjem. No, już masz 6 gwiazdek, o jedzie właśnie policja. Już masz 6 gwiazdek, a takim Passatem można chuliganić. I właśnie dlatego sobie go konfigurowałem, ale ogólnie jeżdżąc B5, przesiadając się z B4, no to jest kurde, to była inna klasa. B5 też nie miałem, tylko jeździłem. Zajebista fura, wygodna, fajnie się jeździ, fajny środek, bo jesteś taki zabudowany, deska jest bardzo wysoko. Jedyny minus, kolor podświetlenia zegarów, bo ma taki niebiesko-fioletowy. Ale pierwsze piątki miały zielone. No, i ten, ale ja ci powiem, nie rozumiem twojej fascynacji kolorem zielonym. Mi on się kojarzy właśnie z takimi tanimi, małymi samochodami. No i właśnie to jest piękne. Wiesz, czemu mam taką fascynację z kolorem zielonym? Właśnie od tego pierwszego maluszka, bo to był FL. I on miał najładniejsze zielone zegary na świecie, bo miał tego maluszka tam takiego narysowanego z góry. I to jest tylko i wyłącznie sentymentalne, ale ten kolor do teraz mam przed oczami. Ja lubię ten bursztyn w BMW, jest taki dosyć w porze, nie męczy oczo. Natomiast no, zielone zegary to jest coś, za czym dążę. A jeszcze mi się nie udało kupić auta z zielonymi zegarami oprócz tej B4, ale to się też nie do końca liczy, bo ta B4 nie miała podświetlenia od spodu, czyli tego tam backlighta, tylko miała taką, no, taką LEDówę, diodówę z góry i się ma walić w konsekwencji. Stąd zielone zegary, a niebieskie zegary w Passacie B5 mi się kojarzą z bólem oczu, bo mój brat kiedyś miał polówkę 6N2, którą wyrowowałem, ale nic się z nią nie stało. I robiłem nią kiedyś w nocy trasę, tam 200 km chyba, i ona miała dwa też takie niebiesko-fioletowe zegary. I później jak położyłem się, przyjechałem do domu w nocy, położyłem się spać do łóżka, to zamknąłem oczy i widziałem te dwa zegary przed oczami. I wiem, że to nie jest kolor dla mnie, a zielony to zielony, no. W Lexusie jest też zielony i on mi właśnie troszkę tak... W Mercedesie jest taki właśnie na taki żółty, tak. Taki elegancki. W Mercedesie jest 100% bursztynowy kolor według mnie. Tak, no taki bursztynowy, bo ty masz taki, no, bardziej... pomarańczowy, ale wszyscy, jak kiedyś miałem w ogóle taki fetysz, że wpisywałem na forum, jak zmienić podświetlenie zegarów E46 na zielone, to wszyscy na tych forach, bo ludzie też są takie jak ja i też takie coś szukali, to na forach wszyscy piszą, wyście są głupi, tylko bursztynowy kolor podświetlenia w mojej baworeczce, to oryginał, to oryginał. No, ale taki prawdziwy bursztynowy... Win Polizei. Natürlich, win Polizei in BMW, BMW. Ale taki bursztynowy jest właśnie w Mercedesie i ten kolor mi się bardzo też podoba. Jest świetny, nie męczy oczu pewnie. Tak, no, jest... Właśnie on, ten zielony mi w tym Lexusie nie odpowiada, bo myślę o LS-ie 430 i po prostu no. On mi się z taką taniością i z tobą kojarzy teraz już. No to... Synonim z taniością i z tobą. Siemano, dzień dobry. Witam serdecznie w najtańszym podcaście w waszej okolicy za jedyne 9,99 miesięcznie. No, tak, zielony kolor jest perfekcyjny, więc możemy dobić deala. Ty kupisz sobie Lexusa, ja wezmę od ciebie zegary. Ale zegary w Lexusie siecą na biało. Tylko wszystko inne. Zielono. No to jest stary, jeszcze, znaczy nie jest to jeszcze lepszy kombo, ale to jest taki idealny złoty środek. Bo... Nie wiem, czy miałeś kiedyś przyjemność jeżdżenia samochodem z zielonymi zegarami. Tak, nie. Passatem B3. No ale Golfami. To wiesz, to nie są takie zielone zegary. Ale miałem FL-a też. No tak, ale
kurde, Sabem się kiedyś przejeść. To jest naprawdę zajebiste uczucie. Nie, się czujesz, jakbyś leciał samolotem. I tu nie mówię, że wiesz... Ale leciałeś kiedyś samolotem? Tak, robię to codziennie, stary, do roboty. Jestem pilotem od telewizora. Ale nie, masz takie uczucie, jakbyś leciał samolotem, bo grałem kiedyś w symulatory. I tam też były zielone zegary. I to kocham. A tak naprawdę to masz takie uczucie, jakbyś leciał samolotem, dlatego że, nie wiem czy wiesz, ale piloci samolotów mają specjalne dwa kolory oświetlenia kokpitu, żeby przy nocnych misjach pod noktowizorem nie było interferencji wzrokowych, rozumiesz? I SAP ma dokładnie taki kolor, jak mają piloci, bo piloci w samolotach mają albo czerwone, albo zielone. I SAP ma właśnie ten taki kurde mocno trawiasto, taki ciemnozielony. Mm-hmm. I jak jedziesz w nocy, patrzysz na drogę, nawet jak nie załączasz night panela, to nie widzisz niczego, nie, w tym aucie. Tylko widzisz, jak rzucisz na to wzrok. Tak samo, podobnie jest w BMW, nie jest tak samo, ale podobnie. Natomiast jak... I to jest spoko, bo to nie męczy oczu i możesz sobie robić traski, fajnie to wygląda. Natomiast jak jeździłem kiedyś chyba jakąś Skodą Superb, to ona miała wszystko na biało, taki zimny biały. I kurde, nawet jak patrzysz na drogę, to zwracasz uwagę na te lampki. Widzisz, że one świecą, one tak... Mhm. Widzeniem, czekaj, nie wiem jak to się nazywa, widzenie peryferyjne chyba ci po prostu rejestruje ten biały kolor, więc w takim Lexusie to jest idealne. Zielone wszystko, czyli nie widzisz tego i widzisz tylko zegary. Dla mnie wygryw. Zapewne, jak teraz mi to przedstawiłeś, tą teorię na temat myśliwców i samolotów, to być może konstruktorzy Lexusa też tak pomyśleli, bo... Mieli niezły odlot. Tak, więc trochę mnie zgasiłeś. Mój drogi Szymonie, to nie jest teoria, tylko praktyka. Pamiętam, jak startowałem do castingu do Szkoły Orlon w Dęblinie jako pilot samolotu, ale niestety nie wzięli mnie tam, bo byłem za dobry. Od oczywiście. Razu przerzucili mnie od razu na kurde promy kosmiczne. Dlatego później byłem serwisantem kotu. No, tak się sprawy mają. Zaraz będziemy musieli się zatrzymać, bo nam się bateryjka kończy. Bo kończy się, ale mam na szczęście drugą, bo jestem w chuj profesjonalny. Oryginalny bateryjka było. Tylko 900 zł za sztukę. Ojej. Chyba, że zadzwonisz teraz. To za jedyne 899. No co, Szymonie, może już powoli dzisiaj będziemy kończyć, bo było bardzo dużo... Przeróżnych tematów. Śmiesznych historyjek, przeróżnych tematów. Myślę, że montażu nie będzie za dużo tutaj. Nie, to nie, nie jest... było jakichś takich przestojów, pauz, nie? No. Jakoś tak fajnie to wszystko... No nie wiem, jak to tam właśnie wyjdzie później. Zobaczymy. Ale fajnie by było mieć jakieś takie właśnie tematy, nie? Że... No z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony bez tematu też sobie dobrze radzimy, więc jeżeli byśmy tutaj mieli przyklejoną taką listę na przykład z takimi pinami, co widziałeś w ostatnim miesiącu, na przykład Skoda Enyaq, która jest teraz nowa, jest na to hype w social media, co o tym myślisz, czy masz jakieś wyrobione zdanie czy coś i już od razu się doczytam ten. Kończysz jeden temat, idziesz następny temat, tam na przykład gościu wyjechał na czwórkę pod prąd i mówisz, że o tam kiedyś w Niemczech była taka miejska legenda, że jeździ auto w nocy bez reflektorów pod prąd i się... Czyli po prostu... Taki jakby stenogram, nie wiem czy to dobre słowo, nie jestem na tyle profesjonalny, ale musimy się jeszcze na tej starej baterii pożegnać z naszymi widzami, bez cięcia. Ja sobie zapalę i sobie to przedyskutujemy już bez nagrywania, co? No. Dobra, to się żegnamy. Dobrze, moi kochani, podjechaliśmy na stację benzynową, czyli tam, gdzie zaczęliśmy, ale na trochę inną. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Szymonowi bardzo serdecznie, że miał ochotę tą prawie godzinę ze mną przegadać o głupotach. Dziękuję wam za to, że może oglądaliście. Mam nadzieję, że nie było to jakieś super słabe. Ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś i że miałem przyjemność, bo rozmowa z tobą to zawsze przyjemność, porozmawiać o samochodach, bo jest to po prostu fajna sprawa i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję nagrać kolejny odcinek. Fajnie by było. Bo i że ktoś, chociaż jedna osoba to obejrzy. Ale nie, no powiem ci, fajnie było, fajnie wyszło. No co, no dzięki. Dziękuję, Szymon. Dzięki. Również wam dzięki. Siemano.